Okej. To może zaczniemy od odpowiedzi na pytania, które zadawała większość z was. Po pierwsze, nie chciałbym zdradzać, gdzie dokładnie pracuję. Niektóre z rzeczy, które tu opisałem, wpędziłyby mnie w spore kłopoty. Może nawet wyleciałbym przez nie z pracy. Więc lepiej będzie, jeżeli nie będę za dużo pisał na ten temat. Powiem tylko, że pracuję w Stanach Zjednoczonych. W rejonie, który został obdarzony ogromnymi obszarami dziczy. Mowa tu o setkach mil gęstego lasu, łańcuchu górskim i kilku jeziorach. Schody w dalszym ciągu budzą wasze zainteresowanie, więc na szczęście dla was mój przyjaciel ma związaną z nimi historię, która powinna was zainteresować. Powiem o tym więcej pod koniec tego nagrania. Odnośnie tego, czy kiedykolwiek myślałem, żeby wypytać o to moich przełożonych? Tak, myślałem. Ale nie chcę przez to ryzykować utraty pracy. Na szczęście jeden z moich byłych przełożonych nie pracuje już jako ratownik GOPR-u, więc jest szansa, że zgodziłby się cokolwiek opowiedzieć. Będę z nim rozmawiał później, w tym tygodniu. I dam wam znać, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o porady, jak zostać oficerem GOPR-u, myślę, że najlepszą radą, jaką mogę wam dać, jest kontakt z najbliższą placówką służby leśnej. Zobaczcie, czy dostępne są jakieś kursy albo szkolenia, lub jakie są wymagania. Ja pracuję tu od lat, a zaczynałem jako wolontariusz pomagający w akcjach GOPR-u. To świetna praca, pomimo sporadycznych, tragicznych sytuacji, ale nie chciałbym robić czegoś innego. Okej, czas przejść do historii. Pierwsza z nich wydarzyła się na akcji, na którą poszedłem zaraz po ukończeniu szkolenia. Więc wszystko wówczas było dla mnie nowe. Zanim zacząłem tą pracę, byłem ochotnikiem, więc miałem jakieś pojęcie, czego można się spodziewać. Ale dotychczas miałem głównie do czynienia z wezwaniami do poszukiwań ludzi, których ślady zostały wcześniej zauważone przez weteranów. Jako pracownik GOPR-u wyruszasz do wszelkiego rodzaju zgłoszeń. Od ugryzienia przez zwierzęta po atak serca. Ta konkretna sprawa została zgłoszona wcześniej rano przez parę młodych ludzi, którzy wędrowali szlakiem w pobliżu jeziora. Mąż był bardzo rozhisteryzowany, a my nie mogliśmy dojść do tego, co się stało. W tle słychać było wrzeszczącą kobietę. On błagał nas, byśmy przybyli jak najszybciej. Kiedy tam dotarliśmy, zobaczyliśmy go trzymającego swoją żonę, która z kolei trzymała coś w swoich ramionach, wydając z siebie niemal zwierzęce krzyki. Kiedy mąż nas zobaczył, krzyknął, byśmy im pomogli, a najlepiej sprowadzili karetkę na miejsce. Oczywiście nie dało się wysłać karetki na górski szlak, więc zapytaliśmy się, czy jego żona potrzebuje pomocy, czy też będzie mogła iść o własnych siłach. Mężczyzna dalej był roztrzęsiony, ale udało mu się powiedzieć, że to nie ona potrzebuje pomocy. Podczas gdy jeden z weteranów próbował go uspokoić, ja podszedłem do kobiety i zapytałem, co się dzieje. Ale ona jedynie kiwała się do przodu i w tył, trzymając coś i piszcząc w kółko. Kucnąłem i zobaczyłem, że cokolwiek trzyma pokryte jest krwią. Wtedy zauważyłem chustę do noszenia dziecka na jej ramieniu, a moje serce stanęło. Wypytując się, co się stało, tak jakby delikatnie rozchyliłem jej ramiona, żeby zobaczyć, co tak naprawdę trzyma. To było jej dziecko. Oczywiście było martwe. Jego główka była wgniecona z jednej strony, a całe ciało pokryte było zadrapaniami. Widziałem wcześniej ciała zmarłych, ale coś w tej sytuacji mocno mnie dotknęło. Chwilę zajęło mi dojście do siebie, po czym poszedłem po weterana, stojącego najbliżej mnie. Powiedziałem mu, że chodzi tu o martwe dziecko. On poklepał mnie po ramieniu i powiedział, że się tym zajmę. Godzinę zajęło nam przekonanie kobiety, żeby pozwoliła nam zobaczyć dziecko. Za każdym razem, kiedy chcieliśmy je odebrać, załamywała się, mówiąc, że nie możemy go wziąć. Że wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko zostawimy je w spokoju i pozwolimy jej, czyli matce, mu pomóc. W końcu weteranom udało się ją przekonać do oddania ciała. Zabraliśmy je do punktu medycznego, ale kiedy zjawili się ratownicy, powiedzieli, że nie było jakiejkolwiek szansy na uratowanie dziecka. Zmarł natychmiast z powodu urazu głowy, jaki doznał. Moja dobra znajoma była jedną z sióstr pracujących w szpitalu, do którego przywieziono małżeństwo. Opowiedziała mi później, co wtedy wydarzyło się w lesie. Para spacerowała z dzieckiem w chuście. W pewnym momencie zatrzymali się, bo dziecko zaczęło marudzić. Ojciec wziął go na ręce. Stanął na brzegu stosunkowo niedużego wąwozu, zaraz przy szlaku. Matka podeszła, żeby stanąć obok nich, ale potknęła się.
wpadła na swojego męża, który upuścił dziecko prosto do wąwozu. Dziecko upadło z niecałych 7 metrów, wprost na skały na dnie. Ojciec pośpieszył na ratunek, ale stracił równowagę i upadł prosto na główkę dziecka, które w tym momencie było już martwe. Dziecko miało jedynie 15 miesięcy. Cholernie dziwaczny wypadek. Seria zdarzeń, która zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. To była prawdopodobnie najokropniejsze wezwanie, na jakim byłem. W mojej karierze pracownika GoPro nie widziałem wielu przypadków pogryzienia przez zwierzęta. Głównie przez to, że niewiele dużych zwierząt pojawia się w tej okolicy. Owszem, są tu niedźwiedzie, ale trzymają się z dala od ludzi. Większość zwierząt, które można zobaczyć, jest mała, na przykład kojoty, szopy, skunksy. Częstym widokiem natomiast są sarny. I powiem wam jedno, to niezłe skurczybyki. Będą gonić wszystko i wszystkich bez wyraźnego powodu. I niech was Bóg ma w opiece, jeżeli znajdziecie się pomiędzy samicą i jej młodym. Jedno z najzabawniejszych wezwań dostaliśmy od gościa, który wlazł na drzewo, uciekając przed ogromnym samcem. Godzinę zajęło nam zdjęcie go stamtąd. A kiedy w końcu stanął na ziemi, powiedział: skurwysyny duże były z bliska. Wiem, że ta historia nie jest straszna, ale do tej pory się z tego śmiejemy. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak mogłem zapomnieć o tej historii, ale jest w niej coś, co sprawia, że jest ona najstraszniejszą do tej pory. Może tak długo starałem się o tym zapomnieć, że nie było to pierwsze, co mi przyszło do głowy. Pracując jako osoba, która dosłownie cały swój czas spędza w lesie, nie chciałbyś zacząć się bać samotności albo pobytu pośrodku niczego. Właśnie dlatego, kiedy przytrafiła ci się taka historia, starasz się ją wyprzeć z pamięci. Jak do tej pory jest to jedyna rzecz, która sprawiła, że poważnie zacząłem się zastanawiać, czy to jest praca dla mnie. Nie lubię o tym mówić, ale postaram się opisać wszystko jak najlepiej. Rzecz działa się późną wiosną. To było dosyć typowe zgłoszenie o zaginionym dziecku. 4-letnia dziewczynka oddaliła się od obozowiska jej rodziny i nie było jej przez około 2 godziny. Jej rodzice byli totalnie przybici. Powiedzieli nam to, co mówi każdy rodzic. Moje dziecko nigdy się samo nie oddaliło. Ona jest przecież taka grzeczna. Zawsze jest gdzieś w pobliżu. Nigdy by przecież czegoś takiego nie zrobiła. Zapewnialiśmy rodziców, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ją odnaleźć. I rozstawiliśmy się w standardowej formacji poszukiwawczej. Przydzielono mi jednego z moich dobrych kumpli. Więc idąc w górę, rozmawialiśmy sobie na luzie. Wiem, że to może brzmieć bezdusznie, ale po pewnym czasie w tej pracy człowiek staje się znieczulony. To jest zupełnie normalne i myślę, że taka znieczulica jest wręcz potrzebna. Szukaliśmy dobre 2 godziny, znacznie wykraczając poza teren, w którym spodziewaliśmy się, że dziewczynka może się znajdować. Akurat wyszliśmy z małej doliny, kiedy coś sprawiło, że obaj jednocześnie się zatrzymaliśmy. Zamarliśmy, patrząc na siebie. To było tak dziwne uczucie. Jakby samolot się rozhermetyzował. Strzeliło mi w uszach i miałem wrażenie, jakbym spadł z około 3 metrów. Chciałem zapytać kumpla, czy on poczuł to samo, ale zanim mi się to udało, usłyszeliśmy najgłośniejszy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. To prawie jakby pociąg jechał prosto na nas. Ale dźwięk było słychać dokładnie ze wszystkich stron. Z góry, z dołu też. Kolega coś do mnie krzyknął, ale nic nie usłyszałem przez ten ogłuszający hałas. Przerażeni zaczęliśmy się rozglądać za źródłem dźwięku, ale nic nie zobaczyliśmy. Moją pierwszą myślą było osuwisko skalne, ale nie znaleźliśmy się w pobliżu żadnych klifów czy urwisk. A nawet gdyby tak było, to już pewnie byśmy nie żyli. A dźwięk trwał nadal. My próbowaliśmy krzyczeć coś do siebie, ale nawet stojąc bardzo blisko, nic nie mogliśmy usłyszeć. Wtedy hałas równie nagle, jak się zaczął, urwał się. Zupełnie jakby ktoś go wyłączył. Staliśmy chwilę nieruchomo, kiedy normalne odgłosy lasu zaczęły powracać. Kumpel zapytał mnie, co się właściwie stało, ale ja tylko wzruszyłem ramionami. Wiedziałem tyle samo, co on. Staliśmy tam, patrząc na siebie, jak przez jakąś minutę. Zapytałem przez radio, czy ktoś też słyszał nadchodzący jebany koniec świata. Ale okazało się, że nikt nic nie słyszał, pomimo że inne grupy były w zasięgu krzyku. W razie gdyby ktoś coś znalazł, ruszyliśmy więc na dalsze poszukiwania. Jakąś godzinę później wszyscy meldowali postępy przez radio, ale nikt nie odnalazł dziewczynki. Przeważnie przerywamy poszukiwania, kiedy robi się ciemno, ale ponieważ nie znaleziono żadnych śladów,
Kilka osób, w tym ja i mój kumpel, postanowiliśmy szukać dalej. Trzymaliśmy się blisko siebie, wykrzykując jej imię co kilka minut. Miałem wielką nadzieję, że uda nam się ją znaleźć. Bo o ile nie lubię dzieci, to wizja małej dziewczynki błąkającej się samemu po lesie po zmroku wydawała mi się straszna. Dzieci mogą bać się lasu nawet za dnia. A w nocy? To już zupełnie inna historia. Jednak nie znaleźliśmy żadnego śladu. Nie usłyszeliśmy odpowiedzi na nasze wołania. Więc koło północy zawróciliśmy, żeby udać się do punktu zbiorczego. Byliśmy w połowie drogi, kiedy mój kumpel stanął świecąc latarką na ogromne przewrócone drzewo. Zapytałem się go, czy usłyszał jakiś głos. Ale on mnie uciszył i kazał nasłuchiwać. To był dźwięk przypominający płacz dziecka, dochodzący z oddali. Obaj zaczęliśmy wykrzykiwać imię dziewczynki, po czym nasłuchiwaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi. Ale ciągle słyszeliśmy tylko ten płacz. Skierowaliśmy się w stronę powalonego drzewa, obchodząc je naokoło. Kiedy zbliżaliśmy się do źródła dźwięku, doznałem jakiegoś dziwnego uczucia. Powiedziałem koledze, że coś jest nie w porządku. Odpowiedział, że ma takie samo wrażenie. Ale nie wie dlaczego. Zatrzymaliśmy się ponownie, wołając dziewczynkę po imieniu. Nagle w tym samym momencie uświadomiliśmy sobie, co było nie tak. Płacz, który słyszeliśmy, był zapętlony. Najpierw szloch, potem jęk, na końcu czknięcie, powtarzające się w kółko. Ciągle tak samo. Za każdym razem brzmiało to dokładnie tak samo. Bez słowa zaczęliśmy uciekać. To był jedyny raz, kiedy straciłem opanowanie w taki sposób. Ale coś w tej całej sytuacji było tak niesamowite, tak niesamowicie nie w porządku, że żaden z nas nie chciał tam zostać ani sekundy dłużej. W punkcie zbiorczym pytałem wszystkich, czy słyszeli jakiekolwiek dziwne odgłosy, ale nikt nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Dziewczynka nigdy nie została znaleziona. Na akcjach zawsze pamiętamy, żeby na innych akcjach przy okazji rozglądać się za osobami, których nie odnaleziono. Ale w tym wypadku szczerze wątpię, żebyśmy kiedykolwiek coś znaleźli. Spośród wezwań dotyczących zaginionych osób tylko niewielka część kończy się zupełnym zniknięciem. W sensie brakiem śladów czy ciała. Ale czasami ciało przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Oto kilka, które znaleźliśmy. Które stały się w pewien sposób sławne w naszym towarzystwie. Nastolatek, którego szczątki odnaleziono prawie rok po zaginięciu. Znaleźliśmy czubek jego czaszki, dwie kości palców i aparat, około 60 km od miejsca, gdzie widziano go po raz ostatni. Niestety aparat był zniszczony. Miednica starszego mężczyzny, który zaginął miesiąc wcześniej. To wszystko, co znaleźliśmy. Żuchwa i prawa stopa 2-letniego chłopca, znalezione na najwyższym szczycie pasma górskiego w południowej części parku. Ciało nastoletniej dziewczyny z zespołem Downa. 30 km od miejsca, w którym zginęła. Zmarła z wychłodzenia 3 tygodnie po zniknięciu. Ale poza butami i kurtką jej ubranie było nienaruszone. Podczas autopsji w jej żołądku znaleziono jagody i gotowane mięso. Koronier powiedział, że wygląda na to, że ktoś się nią opiekował. Nigdy nie wskazano żadnego podejrzanego. Zamarznięte ciało rocznego dziecka znalezione tydzień po zniknięciu. W pustym pniu drzewa. 16 km od miejsca, w którym widziano go po raz ostatni. W żołądku znaleziono świeże mleko, ale w ustach brak języka. Jeden krok i prawa rzepka 3-letniej dziewczynki, znaleziony w śniegu 30 km od miejsca, w którym obozowała jej rodzina poprzedniego lata. A teraz kilka historii, które opowiedział mi mój znajomy. Wspomniałem mu, że byliście zainteresowani schodami i macie szczęście. Miał z nimi coś w rodzaju bliskiego kontaktu. Mimo, że nie miał dla mnie wytłumaczenia, to ma z nimi trochę więcej doświadczenia niż ja. Kolega pracuje w SAR. Od około 7 lat. Zaczął na początku koledżu. A jego pierwsze spotkanie ze schodami wyglądało podobnie do mojego. Jego nauczyciel powiedział mu niemal to samo, co mój. Czyli nigdy nie podchodź zbyt blisko. Nie dotykaj. Nie wchodź na schody. Przez pierwszy rok trzymał się tych reguł, ale najwidoczniej wygrała ciekawość. Podczas jednego z wezwań odłączył się od grupy poszukiwawczej, żeby bliżej zbadać sprawę. To było około 15 km od miejsca, w którym zaginęła nastolatka. Psy podjęły jej trop, a on został sam, pozostając w tyle za grupą. Wtedy dostrzegł schody po swojej lewej stronie.
wyglądały, jakby pochodziły z nowego domu. Wykładzina na nich była nieskazitelnie biała. Powiedział, że kiedy zbliżył się do nich, nie czuł i nie słyszał niczego nadzwyczajnego. Oczekiwał, że stanie się coś niedobrego, że zacznie krwawić z uszu czy zasłabnie. Ale podszedł do schodów i nie poczuł niczego. Jedyną dziwną rzeczą, jaką zauważył, to, że na schodach nie było żadnego syfu. Żadnej ziemi, liści, kurzu, czegokolwiek. Nie było także śladu po jakichkolwiek zwierzętach czy insektach w najbliższym otoczeniu, co uznał za dziwne. To nie było tak, że zwierzęta ich unikały. Bardziej jakby schody znalazły się w wyjątkowo pustej, jałowej części lasu. Dotknął schodów, ale nie poczuł niczego za wyjątkiem specyficznego uczucia, kiedy dotyka się nowy dywan. Upewniwszy się, że radio jest włączone, powoli zaczął wchodzić na schody. Co, jak stwierdził, było przerażające z powodu wszystkich historii, które u nich słyszał. Żartował, że z jednej strony oczekiwał, że zostanie przeniesiony do innego wymiaru, a z drugiej, że zaraz zobaczy jakieś nadlatujące UFO. Ale dotarwszy na szczyt bez żadnych przeszkód, przystanął, rozglądając się. Im dłużej jednak stał, tym mocniej czuł, jakby robił coś bardzo, bardzo niewłaściwego. Opisał to jak uczucie, które towarzyszy ci, kiedy znajdziesz się w części budynku rządowego, w której nigdy nie powinieneś się znaleźć. Tak jakby ktoś miał przyjść i aresztować go, albo strzelić mu w plecy w dowolnym momencie. Próbował odsunąć od siebie to uczucie, ale to stawało się coraz mocniejsze. Wtedy zorientował się, że nie słyszy żadnego dźwięku. Zniknęły wszystkie odgłosy. Zniknął odgłos lasu. Nie mógł nawet usłyszeć własnego oddechu. To było jak jakiś upierdliwy szum w uszach, ale znacznie, znacznie mocniejszy. W końcu zszedł na dół i dołączył do reszty ekipy ratunkowej, nikomu o tym nie wspominając. Ale najdziwniejsze miało się dopiero wydarzyć. Po zakończeniu poszukiwań, jego trener czekał na niego w centrum powitalnym. Nie pozwolił mu wejść, a na jego twarzy widać było gniew. Kumpel zapytał się, co się stało, a on odpowiedział tylko: wszedłeś na nie. Przy czym nie było to pytanie. Kolega zapytał, skąd mógł to wiedzieć, ale ten tylko spuścił głowę, mówiąc: ponieważ jej nie znaleźliśmy. Psy straciły trop. Na pytanie, jaki to ma związek ze schodami, trener zapytał, jak długo na nich był. Na co kumpel odpowiedział, że nie dłużej niż minutę. Wtedy trener popatrzył na niego pustym, prawie martwym wzrokiem i powiedział, że jeśli jeszcze raz wejdzie na jakiekolwiek schody, zostanie zwolniony. Natychmiast. Nauczyciel odszedł i przypuszczam, że nigdy już nie odpowiedział na żadne z pytań, które mój kumpel zadał na ten temat. Kolega brał udział w wielu poszukiwaniach, w których nie natrafiono na żaden ślad poszukiwanego. Powiedział, że w większości przypadków, jeżeli zaginiona osoba nie jest znajdowana po niedługim czasie, to albo nigdy nie uda się jej znaleźć, albo stanie się to po wielu, wielu tygodniach, miesiącach czy nawet latach, w miejscach, w których nie miały prawa się znaleźć. Jedna z historii, którą mi opowiedział, wyróżniała się wśród innych, a dotyczyła 5-letniego chłopca ze znaczną niepełnosprawnością umysłową. Mały chłopiec zniknął późną jesienią w miejscu, w którym często urządzane są pikniki. Poza upośledzeniem umysłowym był także fizycznie niepełnosprawny. Jego rodzice w kółko tłumaczyli, że nie ma mowy, by sam się oddalił. Ktoś musiał go zabrać. Kumpel powiedział, że szukali tego dzieciaka tygodniami, znacznie wykraczając poza wyznaczony obszar. Ale wyglądało to tak, jakby dziecko nigdy w tym lesie nie było. Psy nie mogły wyczuć jego zapachu. Nawet w miejscu, z którego zniknął. Na krótką chwilę podejrzenia padły na rodziców. Ale widać było, że są zdruzgotani i nie mieli w tym żadnego udziału. Poszukiwania zakończono po miesiącu, a do zimy wszyscy zdążyli o sprawie zapomnieć. Kumpel odbył właśnie szkolenie zimowe na jednym z wyższych szczytów w okolicy, kiedy zobaczył coś na śniegu. Opowiedział, że najpierw zauważył to z daleka, a kiedy się zbliżył, rozpoznał, że to koszulka zaginionego chłopca. Był pewien, że należała do niego, bo był na niej charakterystyczny wzór. Niecałe 20 metrów dalej znalazł ciało chłopca, częściowo zakopane w śniegu. Powiedział, że mały nie mógł być martwy dłużej niż kilka dni, mimo że zaginął 3 miesiące wcześniej. Dzieciak był jednak owinięty wokół czegoś, a kiedy kolega odgarnął trochę śniegu, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. To był duży kawał lodu, wyrzeźbiony na kształt czegoś, co przypominało człowieka.
Chłopiec trzymał go tak mocno, że odmroził sobie klatkę piersiową i ręce. Było to widoczne nawet mimo częściowego rozkładu zwłok. Kolega wezwał przez radio ekipę i już wspólnie znieśli ciało ze szczytu. Kiedy mi to opowiedział, wiedziałem, że nie było możliwości, żeby ten dzieciak przeżył samotnie 3 miesiące i by dostał się na szczyt. Fizycznie niemożliwe było, żeby przeszedł prawie 80 kilometrów i wdreptał się na tę cholerną górę. Żeby tego było mało, w żołądku i okrężnicy dziecka nie znaleziono absolutnie nic, nawet wody. Kumpel powiedział, że wyglądało to tak, jakby chłopiec zniknął z powierzchni ziemi na kilka miesięcy, po czym ktoś go odstawił z powrotem tylko po to, by zmarł z wyziębienia. Ostatnia jego historia miała miejsce stosunkowo niedawno, ledwie kilka miesięcy temu. Cała ekipa wyruszyła na zwiad, ponieważ w ciągu kilku ostatnich dni parę osób widziało pumy w okolicy. Jednym z naszych zadań jest sprawdzanie, czy te zwierzęta faktycznie są w pobliżu. Jeśli tak jest, ostrzegamy ludzi i zamykamy niektóre szlaki. Kumpel był sam w bardzo zalesionej części parku. Zbliżał się zmierzch, kiedy usłyszał coś, co brzmiało jak krzyk kobiety. Pewnie część z was wie, że odgłosy, jakie wydaje puma, przypominają te, które wydawałaby mordowana kobieta. Na pewno jest to niepokojące, ale zupełnie normalne. Kolega dał znać przez radio, że usłyszał pumę i zamierza iść dalej, żeby sprawdzić, gdzie zaczyna się jej terytorium. Później słyszał ten odgłos jeszcze kilka razy, zawsze z tego samego miejsca, więc był w stanie mniej więcej określić, jak daleko to terytorium sięga. Już miał wracać do bazy, kiedy usłyszał kolejny krzyk, tym razem raptem kilka metrów od niego. Oczywiście wystraszył się i przyspieszył tempo, bo ostatnią rzeczą, na jaką miał ochotę, było spotkanie z pumą. Kiedy dotarł do szlaku, cokolwiek wydawało ten odgłos, podążało za nim. Więc zaczął biec. Kiedy już był około 1,5 kilometra od bazy, krzyk ustał, więc kumpel odwrócił się, żeby zobaczyć, co to było. Była już prawie noc, ale powiedział, że w miejscu, w którym szlak zawracał, dostrzegł coś, co przypominało męską postać. Krzyknął więc, ostrzegając, że szlak jest zamknięty i należy zawrócić do centrum powitalnego. Ale postać stała bez ruchu, więc kolega podszedł bliżej. Kiedy już był 10 metrów od niej, postać, jak on to określił, zrobiła niemożliwie długi krok w jego kierunku i wydała z siebie ten sam okrzyk, który słyszał wcześniej. Kumpel bez chwili zastanowienia odwrócił się i sprintem pobiegł z powrotem do bazy, nie oglądając się za siebie. Zanim dobiegł na miejsce, krzyk oddalił się z powrotem w głąb lasu. Nigdy nikomu o tym nie wspomniał. Powiedział jedynie, że w lesie jest puma i szlak musi zostać zamknięty do czasu, aż zostanie znaleziona i przeniesiona. Na tym zakończę to nagranie, bo trwało ono już dosyć długo. Jutro rano wyruszam na coroczne szkolenie, więc nie będzie mnie przez około tydzień. Spotykam się tam z wieloma byłymi instruktorami oraz z kumplami, którzy pracują w innych częściach parku. Zamierzam wypytać ich o inne ciekawe historie, które mógłbym wam opowiedzieć. Do usłyszenia.